Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, według rozkładu to o tej porze powinienem już dziękować za uwagę. Może tak to zrobić. Nie. Słyszę protesty. Dwa głosy były. Na tej konferencji starożytni Rzymianie mawiali, że wszystko się zaczyna ab owo, czyli od jajka. Na tej konferencji wszystko się zaczyna od pana profesora. No to do jajka. Więc w moim wystąpieniu znajdą się nawiązania do myśli pana profesora, również do myśli pana profesora Wojdalskiego. Ponieważ czas nas rzeczywiście trochę goni, więc będę starał się unikać dygresji. Natomiast moją ambicją w tym wystąpieniu było przedstawienie aktualnych danych, czyli dużej liczby liczb nieunikniemy. Taki był zamysł. Dla porządku przypomnę cele tej prezentacji. To jest przedstawienie nowych wymagań najlepszej dostępnej techniki dla mleczarstwa i przedstawienie aktualnego stanu polskiego mleczarstwa na tle mleczarstwa Unii Europejskiej. Jest jeszcze trzeci zamysł, o którym przez skromność go nie umieściłem, ale dalej będzie również wspomniany. Dla porządku przypomnijmy sobie definicję, co rozumiemy przez najlepsze dostępne techniki, w skrócie BAT. Są to według aktualnej definicji najbardziej efektywne i zaawansowane środki oraz działania, które nadają się do praktycznego zastosowania w celu dotrzymania dopuszczalnych wartości emisji i innych wymagań pozwolenia zintegrowanego w celu zapobieżenia lub zmniejszenia oddziaływania instalacji na środowisko jako całość. Te wymagania są opisane w dokumencie referencyjnym, w skrócie BREF, ponieważ zmieniło się prawo unijne, wobec tego wszystkie dokumenty referencyjne dla poszczególnych branż są opracowywane na nowo, zgodnie z dyrektywą o emisjach przemysłowych z roku 2010 i integralną, a również osobną częścią dokumentu referencyjnego są tak zwane konkluzje BAT, które są publikowane jako ustawa w Dzienniku Ustaw Unii Europejskiej, są obowiązującym prawem w całej Unii. To jest główny powód, dla którego tutaj zabieram Państwa uwagę. No, pozwolenie zintegrowane to jest licencja na prowadzenie produkcji, czyli przetwórstwa mleczarskiego w naszym wypadku dla instalacji o wydajności, czyli o przerobie dobowym powyżej 200 ton na dobę, czyli 200 tysięcy kilogramów na dobę. Pan profesor Wojdalski omawiał tutaj gospodarkę o obiegu zamkniętym. Tak to może wyglądać dla mleczarstwa, jak na tym rysunku. Mianowicie mamy sferę producentów, sferę przetwórców. No są również konsumenci, czyli my wszyscy. I pomiędzy tymi trzema elementami, tymi trzema składnikami tego układu powinien następować przepływ materiałów i energii, tak żeby można było uzyskać lub zbliżyć się do gospodarki bezodpadowej albo o ograniczonej emisji odpadów. Co do definicji mleczarstwa, oczywiście poglądów i definicji może być wielka liczba. Ja na swój użytek mleczarstwo definiuję na dwa sposoby. Albo rozumiemy pod pojęciem mleczarstwo tak zwany sektor mleczarski, czyli dziedzinę działalności człowieka, w której występują producenci mleka i przetwórcy mleka. Jeżeli to odniesiemy do skali produkcji, no to będziemy mieli producentów mleka i przemysł mleczarski. Producent to jest krowa. No, ale krowa się nie rozlicza z zakładem mleczarskim. Tylko jej opiekun albo właściciel. No i możemy wyróżnić mleczarski łańcuch żywieniowy. Tutaj oczywiście mamy producentów mleka, przetwórców mleka i konsumentów produktów mleczarskich. I jak mówiłem, w idealnym układzie ten łańcuch powinien tworzyć gospodarkę o obiegu zamkniętym.
prawo unijne, jak już mówiłem, zmieniło się. 4 grudnia został opublikowany nowy dokument referencyjny, zgodny z dyrektywą o emisjach przemysłowych i jednocześnie zostały opublikowane te konkluzje BAT. Oba te dokumenty zostały opracowane zgodnie z dyrektywą o emisjach przemysłowych, która podała szczegółowy sposób postępowania. Podstawą opracowania brefu i konkluzji były kwestionariusze z danymi dostarczonymi dobrowolnie przez operatorów instalacji podlegających obowiązkowi uzyskania pozwolenia zintegrowanego. Poprzednio podstawą były różnego rodzaju opracowania dostarczone przez ekspertów. Są tu na sali osoby, które uczestniczyły w tym pierwszym postępowaniu nad opracowaniem tego pierwszego brefu. No i na drugim również brali w tym procesie udział przedstawiciele naszego stowarzyszenia. Także wnieśliśmy tu pewien udział. No, niestety z różnych powodów symbolicznych, bardzo niewielki. W pierwszym wypadku powód był taki, że to był dla nas okres wstępowania do Unii, a w tym momencie już prace nad brefem się kończyły, wobec tego nasze wyniki, nasze wnioski nie zostały uwzględnione. W drugim wypadku przyczyny były inne, o nich za chwilę. Przed przystąpieniem do prac nad brefem władze unijne przeprowadziły przegląd stanu mleczarstwa Unii liczącej 28 członków w kontekście tej najlepszej dostępnej techniki i z raportu, który został opracowany, wynikło, że hodowla bydła i produkcja mleka w tym wypadku korzyści z prowadzenia wymagań BAT byłyby zbyt małe w stosunku do kosztów czynności administracyjnych. Ze względu na dużą liczbę gospodarstw, które trzeba byłoby włączyć do systemu pozwoleń zintegrowanych. Ale również przeprowadzono badanie co do instalacji spalania paliw o mocy poniżej 50 MW. Wiele zakładów mleczarskich, że tak powiem, uciekło od konieczności uzyskania pozwolenia zintegrowanego dla swoich kotłowni. Po prostu wycofano część kotłów z użytkowania, zastąpiono je lepszymi, tak żeby moc zainstalowana w kotłowni była niższa od 50 MW. W tym wypadku, jeśli chodzi o te kotłownie, stwierdzono, że należy je objąć wymaganiami BAT, ale w następnym okresie, czyli w następnym rozdaniu. Prace nad nowym dokumentem trwały bardzo długo, w latach 2013-2019. Podstawą, jak mówiłem, były kwestionariusze nadesłane przez operatorów instalacji przemysłu spożywczego, bo ten brew dotyczy całości przemysłu spożywczego. Było tych kwestionariuszy 353, w tym z mleczarstwa 106, a z Polski 3. Z polskiego mleczarstwa? Z polskiego mleczarstwa 3. I one są? Są wykorzystane. Ale czego możemy się dowiedzieć z tych trzech kwestionariuszy? Można te trzy wymienić, bo to unikam wymieniania, bo uczono mnie, żeby nie robić reklamy albo pozytywnej, albo negatywnej. Mogę takiej informacji udzielić na osobności. Na ucho? Tak, ale mogę powiedzieć, co się produkuje w Polsce według tych trzech kwestionariuszy. Przede wszystkim jogurt i przede wszystkim lody. Przejdę teraz do obrazu mleczarstwa unijnego na tle światowego i polskiego na tle unijnego. Udział mleczarstwa unijnego w produkcji mleka światowej wynosi 37%. Jesteśmy więc potęgą. Wskaźnik jednostkowej emisji gazów cieplarnianych, czyli ten ślad węglowy, wynosi dla mleka unijnego 1,6 kg dwutlenku węgla umownego na kilogram mleka, średnia światowa 2,7. Produkujemy więc mleko ekologiczne.
Produkcja mleka, tu już może w tych danych się nie będę zagłębiał. No, państwo mają to podane, ile to milionów litrów, ile liczy stado. Zwrócę uwagę na średnią mleczność. W Unii 7280 kg rocznie, a w Polsce 5741, czyli niż średnio, ale około 30% krów jest objętych nadzorem hodowlanym i one mają średnią 7770 kg, a więc przekraczają średnią unijną. Są powody do zadowolenia. Do największych producentów mleka w Unii należą Niemcy 19%, Francja 15%, Wielka Brytania prawie 9% jeszcze do końca ubiegłego roku, Holandia ponad 8%, Polska również ponad 8% i Włochy 7,6%. Po wystąpieniu Wielkiej Brytanii Polska będzie na miejscu czwartym z udziałem około 9%. W związku z rozwojem zrównoważonym istotna jest cena, jaką otrzymuje producent, czyli krowa, za swój produkt, czyli za surowiec. Cena w Unii w roku 2018 wahała się od 27 euro za 100 kg, tak było w Niemczech, do nawet 40 euro w Austrii, w Danii i Włoszech. A u nas 20,70 euro na 100 kg. Tak było w roku 2009, a obecnie w 2018 31,29, czyli powyżej średniej, no i wzrost o prawie 50%. Producenci mleka, zdaje się, nie powinni mieć powodu do niezadowolenia. Nie narzekają. Nie narzekają. Krowy, jak widać na obrazku, również mają się dobrze. Jeśli idzie o przemysł mleczarski, czyli przetwórców, w Unii mamy 12 tysięcy zakładów, 300 tysięcy pracowników, wartość produkcji 140 miliardów euro, eksport prawie 10 miliardów. Z punktu widzenia wymagań VAT i pozwolenia zintegrowanego istotna jest właśnie ta grupa dużych zakładów i było ich w 2013 roku 678. W tym we Francji 199, w Niemczech 121, w Wielkiej Brytanii 56 i w Polsce 45. Chociaż ostatnie dane z 31 marca tego roku wskazują, że liczba polskich instalacji mleczarskich objętych pozwoleniem zintegrowanym wzrosła do 62. Czyli nasz przemysł nie różni się, przynajmniej z tego punktu widzenia, od przemysłu unijnego. Poza tym też jest powód do dumy. W grupie 10 największych przedsiębiorstw mleczarskich świata 4 pochodzą z Europy. Tutaj właśnie podają, że profil produkcji podany w tych trzech kwestionariuszach polskich to jest jogurt, mleko smakowe, napoje jogurtowe, ser wiejski i lot. A przecież produkcja mleczarska w Unii wygląda zupełnie inaczej. Proszę, masło, śmietana, mleko płynne, produkty w proszku, mleko zgęszczone, napoje fermentowane, maślanka, sery, napoje mleczne, kazeina i inne jeszcze produkty świeże. Można by pomyśleć, że tego wszystkiego w Polsce się nie produkuje. A przecież jest zupełnie inaczej. To są te dwa dokumenty, o których mówiłem, czyli ten BREF po lewej stronie, opasła księga licząca około 900 stron, a po prawej stronie mamy decyzję opublikowaną w Dzienniku Ustaw. Proszę zwrócić uwagę, jak śmiesznie to brzmi, mianowicie jest to, są to konkluzje w odniesieniu do przemysłu spożywczego, przecinek, produkcji napojów, tak jakby napoje nie należały do przemysłu spożywczego i mleczarskiego, jakby też nie należało, mleczarstwo nie należało do przemysłu spożywczego. To są takie figle wyczyniane przez biuro, ale na podstawie dyrektywy o emisjach przemysłowych jest przemysł w pewnym zakresie.
Tych konkluzji jest w sumie 37. Są konkluzje, które dotyczą konkluzje, czyli można by powiedzieć paragrafy, jak w kodeksie karnym, tyle że bez podawania kar. I odwrotnie, nie podają te konkluzje, czego nie wolno, tylko co trzeba i należy. Jest tych konkluzji 37, niektóre są ogólne, dotyczą one zarządzania środowiskowego, mówiąc właśnie tak skrótowo, natomiast kilka albo po kilka dotyczy poszczególnych branż. I mleczarstwa dotyczą konkluzje 4, 5, 12, 21, 22 i 23. 4 i 5 dotyczą częstotliwości wykonywania pomiarów, czyli monitoringu. Natomiast w pozostałych konkluzjach są wartości liczbowe. I w tym brefie są dwa rodzaje wskaźników. Są wskaźniki oznaczone BAT AL. Są to związane z BAT graniczne, czyli dopuszczalne poziomy emisji zanieczyszczeń do wody i powietrza. Ze względu na problemy z opracowaniem danych w kwestionariuszach, a to była i niekompletność, i rozrzut danych, wskaźniki, które miały dotyczyć efektywności środowiskowej i energetycznej, nie zostały opracowane w sposób ścisły. To zaraz na przykładzie mleczarstwa również będzie widoczne. Wobec tego zrobiono taki unik, dodano do nich określenie indykatywne, czyli zalecane. Indykatywne wskaźniki efektywności środowiskowej BAT AEPL. W wypadku mleka one dotyczą, czy mleczarstwa dotyczą one mleka jako surowca. W pozostałych branżach wszystkie wskaźniki odnosi się do produktu, a nie do surowca. BAT 12 dotyczy poziomów dla bezpośredniego zrzutu ścieków, a BAT 21 dla zużycia energii i również zrzutu ścieków. W zasadzie, jeśli idzie o ścieki, to pozostały te cztery parametry: HZT, zawiesina, azot i fosfor. I tutaj w stosunku do poprzedniego BAT-u nie nastąpiły jakieś wielkie zmiany. Ja na końcu podsumuję, będzie tabela. Uwzględniono różne zastrzeżenia ze strony operatorów instalacji mleczarskich. Na przykład BZT został w zasadzie wycofany z użytku. Jeśli idzie o wskaźniki efektywności energetycznej, to opracowano je dla mleka spożywczego, dla serów, dla produktów w proszku i napojów fermentowanych. Tak jakby były cztery grupy zakładów albo cztery działy w zakładach. Przy czym te wskaźniki dotyczą jakby monokultury, czyli jednego głównego produktu, który powinien stanowić powyżej 80% całkowitej produkcji. I te wskaźniki też jakoś zasadniczo się nie zmieniły, chociaż się zmieniły w pewnym stopniu. Tutaj w nawiasach podają co innego, co jest istotne. Rozrzut wartości, jaki znalazł się w tych kwestionariuszach. I proszę zwrócić, na przykład dla serów górna wartość zużycia energii została ograniczona w brefie do 0,22, a w kwestionariuszach była nawet wartość 1,1. Wniosek z tej tabeli taki, no na przykład dla mleka spożywczego z kolei zrzut ścieków podawany przez operatorów wynosił nawet 10 litrów na litr, a w brefie został ograniczony do 3, czyli te zakłady, które się nie mieszczą w 3, będą, czy są już zobowiązane do poprawy sytuacji, muszą się dostosować w ciągu 4 lat. To samo mamy dla napojów fermentowanych, rozrzut 12,2 od 1,7, czyli no, zakłady, instalacje bardzo różnią się między sobą i ta rozpiętość danych bardzo utrudniała opracowanie tych wskaźników efektywności środowiskowej. No, tak to zostało ostatecznie rozwiązane. Ja jeszcze w dalszej części
odniosę się właśnie do tego problemu w odniesieniu do emisji pyłu. Jeśli idzie o odpady, to tutaj to wskazano techniki ograniczenia ilości odpadów, czyli takie znane metody dotyczące procesu wirowania, produkcji masła, lodów i sera. BAT 23 to są emisje do powietrza. No, ponieważ cały dref został zawężony do instalacji przetwórstwa mleczarskiego, to pył pochodzi w zasadzie tylko z technologii suszarniczej, czyli z suszarni przede wszystkim mleka, ale też i serwatki, prawda, śmietanki i innych produktów. No i tutaj bardzo długa dyskusja trwała. Ostatecznie zapisano to jako poniżej 2 do 10. Dlaczego akurat poniżej 2? No tak, tak to przepisy unijne wymagają, ale proszę zwrócić uwagę na rozrzut danych. Od 0,1 do 198. Przy takim rozrzucie nie do opanowania wyciąganie wniosku. Dla serwatki demineralizowanej kazeiny i laktozy podniesiono górną granicę do 20 mg na normalny metr sześcienny. I na dwóch wykresach widzą Państwo to, co dostarczyli operatorzy, czyli wyniki pomiarów stężenia pyłu emitowanego z instalacji suszarniczych. Proszę zwrócić uwagę na to, że wartość wyjściowa, dopuszczalna, czyli wzięta z poprzedniego brefu, wynosiła 5 mg nad normalny metr sześcienny. Już tutaj w tej części wykresu widzimy, że kilka zakładów, blisko 10, nie mieści się w tej dopuszczalnej granicy. Wszystkich danych było 83, z 83 instalacji. Przy czym dane pochodziły z trzech kolejnych lat, 2012, 2013 i 2014. Stąd te linie pionowe, bo one pokazują trzy wyniki pomiarów z trzech lat. Także tutaj już widzimy, że część zakładów się nie mieści w tym ograniczeniu do 5 mg. W dziesiątce mieszczą się na tym wykresie wszystkie. Ale jest ich tu zaledwie połowa z tych, co były analizowane. Tu mamy ciąg dalszy, zmiana skali do 70. Na wykresie się nie zmieściło 7, łącznie z tym, który wykazywał 198. No i na poziomie 10 mieści się kilka z lewej strony, a powyżej 20 mieści się co najmniej 1/3 instalacji, czyli no, co najmniej 1/3 instalacji unijnych nie spełnia obecnych wymagań pozwolenia zintegrowanego. Tutaj na tym wykresie również jest podane, jakiego rodzaju filtry były stosowane. Oczywiście najlepsze są filtry workowe, one zapewniają nawet blisko zerową emisję, zależnie od rodzaju pyłu i od stanu instalacji. Ale widać, że są stosowane i multicyklony, i skrubery, i cyklony. I te rozwiązania nie zapewniają odpowiedniego ograniczenia emisji pyłu, chociaż pył mleczarski jest stosunkowo nieszkodliwy. No, ale został uznany jako pył emitowany z instalacji przemysłowej i ta sprawa musiała być uregulowana. W tej tabeli podsumowuję zmiany. Tam, gdzie jest plus, to oznacza, że zwiększono lub zmniejszono dopuszczalne wartości, a gdzie zero, to nie stwierdzono istotnych zmian. Także dla mleka spożywczego zwiększono dopuszczalne wartości zużycia energii, na przykład dla emisji fosforu w ściekach zmniejszono dopuszczalne stężenie w ściekach. Zwiększono również dopuszczalne stężenie azotu. Dla mleka spożywczego w zasadzie rozluźniono nieco te wymagania. Dla stężenia pyłu ostatecznie nie stwierdzono istotnych zmian. Podobnie dla zużycia wody. To wszystko wynikło z tego względu, że nie dało się tego ściśle i konkretnie unormować.
Podsumowując, można stwierdzić, że najbardziej istotną zmianą wymagania najlepszej obecnej techniki jest wprowadzenie prawnego obowiązku dostosowania instalacji mleczarskich do wymagań określonych w konkluzjach BAT. Poprzednio mieliśmy taką dyskusję lingwistyczną, co znaczy powinno, powinno się. Niektórzy uważali, że jak powinno się, to znaczy, że trzeba, że jest to obowiązek. W Polsce oczywiście interpretowano to w ten sposób, że można, ale niekoniecznie. Należy. Też można, ale niekoniecznie. Nie wprowadzono znacznego zaostrzenia wymagań BAT, ale z danych dostarczonych przez instalacje referencyjne wynika, że część instalacji mleczarskich Unii Europejskiej nie osiąga wymaganych wskaźników granicznych poziomów emisji i indykatywnych wskaźników efektywności środowiskowej. Nie został rozwiązany problem klasyfikacji instalacji mleczarskich z punktu widzenia profilu produkcji, chociaż były podejmowane próby i nadal są podejmowane naukowego rozwiązania tego problemu. No tutaj w środowisku administracyjnym nie było czasu na takie wgłębianie się na produkcji, ale Francuzi proponują ciekawą metodę statystyczną. Są również inne metody, w których za podstawę bierze się wartość energetyczną produktu, na przykład i jeszcze inne elementy. Niektóre wątpliwości związane ze stosowaniem konkluzji BAT mogą znaleźć rozwiązanie w postanowieniach prawa ochrony środowiska, bo już stawiane są pytania, a co jeżeli ja produkuję, zużywam 60% mleka na proszek, a 40% na ser, to jak ja mam obliczyć swoje wskaźniki, prawda? Trzeba się w takich wypadkach wątpliwych posiłkować prawem ochrony środowiska lub szukać jakichś ekspertów. Ze względu na niedostateczną ilość i brak reprezentatywności danych referencyjnych z polskich instalacji mleczarskich niemożliwe jest określenie aktualnego stopnia spełnienia przez nie wymagań konkluzji BAT. Mamy tylko 3 instalacje referencyjne, których nazwisk tu nie wymienię. Dziękuję za uwagę.